Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym wam przedstawić teorię spiskową o Finaszu i Ferbie. Tak więc ja już nie przedłużam, zaczynajmy. Teoria zakłada, że Heinz Dundersztyc jest biologicznym ojcem Finasza. Ta hipoteza opiera się głównie na tym, że mają podobny kształt głowy, ale są też inne powiązania między nimi. Jeśli Finasz jest faktycznie synem Dundersztyca, to wiemy dlaczego jest tak bardzo inteligentny. Wydaje się również, że Finasz nie przejmuje się żadnymi efektami ubocznymi, spowodowanymi przez ich projekty, takie jak ogromna kolejka górska, która przejeżdża przez miasto. Wrzeźbili twarz Fredki w Mount Rushmore, zbudowali wehikuł czasu i zniszczyli oś czasu, zorganizowali średniowieczny turniej rycerski i zbudowali ruchome schody na księżyc. To wszystko jest prawdopodobnie wadą dziedziczną przekazaną mu przez Dundersztyca, ponieważ on sam tworzy dziwnego rodzaju wynalazki. Możliwe też, że misją Pepe Jobaka jest wyłącznie zapobieganie spotkaniu ojca i syna. Gdyby się spotkali, dwaj geniusze mogliby razem siać spustoszenie. Zwłaszcza, że Finaż ma bardzo podatny na kształtowanie młody umysł. Teoria wyobraźni Finaszu i Ferbie zakłada, że prawdziwa Fredka straciła rozum z powodu złych rzeczy, które działy się w ich życiu. Teoria mówi, że Finaż był jej młodszym bratem i często był prześladowany w szkole, ponieważ inne dzieci uważały, że jest zbyt nerdowy. Pewnego dnia łobuz bardzo mocno uderzył Finasza w głowę, co zabiło chłopca. Ten właśnie dzień zmienił Fredkę na zawsze. Fredka nie potrafiła sobie poradzić ze śmiercią Finasza, więc zbudowała nierealny świat, w którym wciąż żył i bawił się ze swoim przyrodnim bratem Ferbem. Ferb jest niepełnosprawny, nie może dużo mówić ani robić, ale dziewczyna ciągle wyobraża sobie, że on i Finasz przeżywają razem wspaniałe przygody. Prawdziwym powodem, dla którego jej matka nie widzi rzeczy, które zbudowali Finasz i Ferb, jest to, że po prostu ich tam nie ma, a im bardziej Fredka próbuje przekonać matkę, tym bardziej staje się szalona. Czarny charakter serialu, dr Dundersztyc, jest w rzeczywistości psychologiem Fredki, z którym spotyka się dwa razy w tygodniu. Zaczęło to jednak obciążać rodzinę, która próbowała zapłacić za wszystkie te drogie wizyty u lekarza. W desperacji jej matka wpadła na pomysł, aby spisać wszystkie te fantastyczne historie, które opowiadała jej Fredka i spróbować sprzedać Disneyowi jako show. Miała szczęście, bo jej pomysł zadziałał. Największy dowód na tę teorię znajduje się w sezonie drugim, w 33 odcinku Czarnoksiężnik z Odd, gdzie Fredka wchodzi w parodię czarnoksiężnika z Krainy Oz z Dundersztycem jako zła czarownica. Oznacza to, że Fredka wie o Dundersztycu i jego złych zamiarach, z powodu których można wywnioskować, że dziewczyna uczyniła z doktora ich rywalizację. Heinz Dundersztyc jest głównie przedstawiany jako antagonista serialu, jako niebezpieczny i zły charakter. Natomiast są ludzie, którzy wcale za takiego go nie uważają. Sam Dundersztyc jednak ciągle wierzy w to, że jest zły, a inni go w tym przekonaniu utwierdzają. Według tej teorii pan Pepe Jobak nie ma wyeliminować wynalazków Dundersztyca, ale szpiegować go i donosić organizacji bez fajnego skrótu. O tym, co trzeba poprawić, w tym, co on zrobił źle, żeby oni sami mogli te nieudane projekty zrobić na nowo i bardziej udoskonalić. Czyli tak naprawdę znienawidzony przez wszystkich dr Dundersztyc wcale nie jest złym charakterem, który chce zniszczyć świat, ale jest nieodpłatnym działem badań i rozwoju. Więc agencja rządowa dzięki Pepe Jobakowi może ukraść jego pomysły i łapać dzięki temu prawdziwych złoczyńców, którzy są zagrożeniem dla społeczeństwa. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać, która z teorii według was jest najbardziej realna. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, a jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zostawcie suba i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!